Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kino Rozmowy. Dziś moim gościem będzie młody aktor Maciej Musiałowski. Cześć Maciek. Cześć. Fajnie, że jesteś gościem Kino Rozmowy. Również się cieszę. Zaczynałeś od w szkole filmowej i brałeś udział w konkursie piosenki aktorskiej, prawda? Tak. I to jest też ta dziedzina sztuki, która cię interesuje, prawda? Śpiewanie. No tak, całe życie śpiewałem i całe życie, myślę, będę śpiewał. Mhm. To było na drugim roku, kiedy się zgłosiłem na przegląd. Zdecydowałem się i w ogóle dowiedziałem się o przeglądzie piosenki aktorskiej kiedy natrafiłem na piosenkę Cyganeria w wykonaniu Justyny Szafran, która kiedyś wygrała ten konkurs. No i tak wtedy właśnie zobaczyłem tą piosenkę, pojechałem do Norwegii i zdecydowałem, że wygram przegląd i tak się też stało. I tak się udało, tą piosenkę można obejrzeć na YouTubie również. Tak. Jest mnóstwo komentarzy, bardzo pozytywnych komentarzy. Więc to jest rzeczywiście strona, w którą powinieneś iść. Grasz też na instrumencie, na ukulele, co pokazałeś w jednym z programów telewizyjnych, między innymi. Tak, gram na ukulele, na fortepianie, coś tam gram. Nie można powiedzieć, żeby to była jakaś wirtuazeria, ale zajmuję się trochę muzyką. Tak jest. Mhm. Przygodą są też role filmowe, między innymi Czuwaj film Roberta Glińskiego, a teraz nowy film, w którym zagrałeś, Sala samobójców hejter, tak. Jana Komasy. Powiedz mi, oglądałeś tamtą część, pierwszą część? Tak, ale dawno, dawno. Mhm. Przed filmem nie odświeżałem sobie kreacji Kuby. Mhm. A jak to się stało, że trafiłeś do tego projektu? Przez casting? Tak, na pewno odbywało się to jeszcze przez... Bo ja dowiedziałem się 2 lata temu, 2 lata przed rozpoczęciem zdjęć o tym, że będę grał w tym filmie. Długo trwały przygotowania, bardzo długo się zbieraliśmy informacje. Ja chodziłem na zajęcia na Uniwersytet Warszawski. Była to moja pierwsza główna rola w filmie, pierwsza rola, w którym prowadziłem projekt i starałem się zrobić to jak najlepiej. Można powiedzieć, że było to bardzo, bardzo, bardzo dziwne przeżycie. Później po zakończeniu zdjęć 2 miesiące wychodzenia z postaci chyba były najcięższym momentem w moim życiu. A dlaczego dziwne? Dlatego właśnie, że była ciężka postać trochę? Tomka, w którą się wcielam, jest bardzo trudna i skomplikowana i bardzo mięsista, można powiedzieć. Więc bardzo, bardzo blisko się do niego przykleiłem i później trochę trwało, zanim stałem się znowu sobą. No i tak, bardzo fajna przygoda. Janek Komasa, rewelacyjny reżyser. No, jak się z nim współpracowało? Świetnie. To jak prowadzi Janek młodych aktorów, to chyba nikt w tym kraju tak nie potrafi. W sensie słuchania, wolności artystycznej, przestrzeni na własną twórczość, na pomysły, na jakby czas. Bardzo, bardzo, bardzo wyrozumiały dla mnie był i no, jestem szczęśliwy, że z nim pracowałem. To była wielka przygoda. Jeszcze chciałem wrócić do serii Samobójców. O czym będzie ten film? Sala samobójców będzie... Druga część oczywiście. Tak, to będzie... Czy to będzie... Hejter jest filmem o odrzuceniu, o miłości, ale głównie, no jak sama nazwa wskazuje, będzie o hejcie i o tym, jak można wykorzystać internet, co się w ogóle dzieje na świecie w tym momencie. Myślę, że to naprawdę będzie aktualne kino i warto zobaczenia, bo scenariusz był genialny, jest genialny myślę, że zrobi trochę szumu ten film. A czy ty doświadczasz hejtu w internecie? Jako ty? Ludzie przekraczają jakieś granice w ogóle moralności, etyki, kultury w ogóle. Co oni tam bazgrzą? Proszę się wymądrzać gdzieś indziej, nie wiem. Albo napisać sobie te okropne rzeczy w pamiętniku, a niekoniecznie pod kimś, kto w biogramie ma napisane przepadam za spokojem. No chyba całkiem to jest takie... Nie wiem, no, doświadczam hejtu, ale nie często na szczęście. Większość staram się również prowadzić swoją karierę w ten sposób, żeby nie zatrzeć granicy artysty, aktora, muzyka z celebrytą. Myślę, że
to jest też takie, takie irytujące dla opinii publicznej. Ludzie, nie wiem, nawet moja babcia pyta, mm-hmm. kiedy będę w Vivie, jakby, mm-hmm. czy jakieś pytania, dlaczego nie jestem tu, dlaczego nie byłem tu. No, odpowiedź jest prosta, bo nie chcę, bo nie uważam, żeby to było, nie krytykując środowiska jakby show biznesowego i celebryckiego. Mam bardzo dużo dobrych mm-hmm. znajomych, którzy pracują w ten sposób i tak w ten sposób sobie radzą. Jednak no, skończyłem 5 lat szkoły filmowej, którą kończył Andrzej Wajda. No, wszyscy, no, trudno, znaczy zostałem tak nauczony i też tak wyszedłem z domu, że bycie aktorem czy bycie artystą no, jest czymś więcej niż pracą i chodzeniem na ścianki i zarabianiem na reklamach. Mam nadzieję, że na razie radzę sobie w ten sposób. Być może kiedy przyjdę, nie wiem, jakaś rodzina czy więcej obowiązków, będę musiał prowadzić swoją karierę w ten sposób, ale póki co wydaje mi się to słuszne i lojalne wobec sztuki, żeby nie mieszać. Ale ta granica dzisiaj szybko się zaciera. Bardzo szybko, dlatego właśnie my, młodzi adepci sztuki, powinniśmy na pewno odważniej jakby wyznaczać te granice i nie zacierać, i nie dawać sobie wchodzić na głowę, że jakby to sobie właśnie w trakcie hejtera wymyśliłem, że nie chcę się ścigać na nie swoim torze. Mówiąc jakby nie chcę, mam swoich znajomych kolegów ze środowiska show biznesowego, którzy potencjalnie są ze mną, no nie wiem, konkurujemy, spotykamy się na castingach i tak wygląda ten zawód, ale ja no, nie chcę być do nich, jakby to tak jakby porównywać kurczaka z kaczką, no to są ptaki, ale zupełnie inne i myślę, że to jest mądre, żeby nie ścigać się, nie zamykać oczu, po prostu żyć spokojniej, zwolnić trochę to życie, a nie niekoniecznie jakoś cały czas porównując się, oczekiwać, że nie wiem, życie będzie wyglądało tak jak świat fashion, czyli że cały czas tu Nowy Jork, tu Berlin, tutaj Anglia, mhm. a te dziewczyny tak naprawdę pracują strasznie dużo i wcale nie wygląda to ich życie tak jak na Instagramie, mm-hmm. trochę się zagadałem. Nie, super. Na planie sali samobójców hejter spotkałeś się z Maciejem Szturem, z Agatą Kuleszą, z wieloma uznanymi i dobrymi aktorami. Tak. Czy to było jakieś wyjątkowe spotkanie dla ciebie? Wyjątkowe. Wyjątkowe, absolutnie. No poniekąd również spełnienie marzeń. Mm-hmm. Pracowanie ze śmietanką aktorskiego świata polskiego i było po prostu jakimś takim no spełnieniem marzeń na pewno. No, Agata Kulesza, wspaniała kobieta. No naprawdę tak wspaniała. Jeżeli to będziesz oglądała, Agata, całuję cię, jesteś w moim sercu i cudownie. Maciek Sztur też wspaniały. No wszyscy partnerzy w tym filmie byli bardzo, bardzo wspierający, bardzo mądrzy, dużo się przy nich uczyłem jako wiesz, no, mhm. prowadzenie głównej roli jest bardzo trudną sprawą, naprawdę niezwykle trudną. Masz świadomość, że wszystko opiera się na tym, jak ty zrobisz tą scenę i musisz być bardzo przygotowany, bardzo rzetelny i wiedzieć dokładnie, jak przeprowadzić całą historię, która będzie jakby opierała się na twoich oczach, na twojej duszy, tej postaci. Więc dostałem bardzo dużo wsparcia od kolegów. Miałem Pietra, jak zaczynałem pracę, bo nie wiedziałem jakby, jak się tak z nimi, jak zacząć tą mm-hmm. granicę poznania się dopiero na planie, albo tu gdzieś tam na próbach. No ale to wszystko się wydarzyło po prostu poza nami. Nagle staliśmy się po prostu tymi postaciami, byliśmy sobie na planie, a po planie byliśmy kolegami, którzy sobie bajdurzą, no wspaniale, bardzo dobrze się z nim pracowało. Vanessa mm-hmm. Aleksander mm-hmm. również, to była moja partnerka filmowa, mojego pokolenia. Też świetna dziewczyna, świetnie pracująca. No, naprawdę w samych superlatywach mogę opowiadać o tym projekcie. Życzę ci samych sukcesów i dzięki, że wpadłeś do kinorozmowy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Bardzo mi było miło. Nie wiem, który obraz ci narysować. Dobra. Nie mam pojęcia. Dobra, i tak nie tak, zgadnę. Drzewo. Mhm. Dobra. Drzewo życia. Co to jest? Z Brzezina może? Tak. Tak, nie wierzę, naprawdę. To jest plakat taki chyba. To jest Brzezina i Olgierta. Dzięki, że oglądaliście Kinorozmowę.
Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia!